Zakończył się etap oceny wniosków do suwalskiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Wiemy już, że pod głosowanie poddanych będzie 28 propozycji, 6 projektów dużych, 12 małych i 10 kulturalnych. Serdecznie dziękuję wszystkim wnioskodawcom za to, że zatroszczyli się o swoją przestrzeń, bliższą, dalszą w naszym mieście. No, oczywiście, jak zawsze w tych procedurach, komisja powołana została do rozpatrzenia tych wniosków, do analizy ich i niestety z 31 trzy wnioski zostały wykluczone. Powodem były braki formalne i niezgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Głosowanie nad propozycjami zacznie się 14 września i potrwa do 2 października. Ze wszystkimi zgłoszeniami można zapoznać się już na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Z ciekawych propozycji mogę wskazać, że wśród tych dużych projektów jest pomysł budowy parkingu zlokalizowanego tam przy zachodniej trybunie Stadionu Piłkarskiego Wigry. Jest też bike park przy ulicy Stanisława Moniuszki czy suwalski Streetland, remont skateparku i budowa strefy do streetbola na terenie zalewu Arkadia. Najwięcej propozycji zawierać będzie kategoria projektów małych. Wśród nich wyróżnia się odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar przy ulicy generała Kazimierza Pułaskiego. Innym pomysłem jest taka instalacja przestrzenna, trójwymiarowa, Suwałki. Napis Suwałki gdzieś w granicach tutaj suwalskich bulwarów. Wśród 10 projektów złożonych w kategorii kulturalne lub społeczne na uwagę zwracają projekty Blues and Rock w Suwałkach, czy GAI w centrum, ekologiczna oaza między ulicami Reja i Pułaskiego. Podobnie jak w poprzednich latach, do wykorzystania w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego jest 2 600 000 zł. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 października. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zostały zatwierdzone dotacje na zabytki dla mieszkańców Suwałk. Mamy kolejny rok kwotę 100 tysięcy złotych w budżecie przeznaczono na ochronę, rewitalizację zabytków. Był ogłoszony konkurs, nabór, 3 wnioski tylko zostały złożone. Komisja powołana do weryfikacji wniosków wypracowała następującą propozycję. 24 908 zł. Na remont dachu budynku przy ulicy Kamedulskiej 14, 27 622 zł na remont dachu budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 94, 47 470 zł na remont elewacji budynku przy ulicy Emilii Plater. Rozpoczęły się wakacje. Był to wyjątkowy rok szkolny z uwagi na wybuch pandemii koronawirusa. Kończymy ten rok szkolny z takim przeświadczeniem, że w jaki sposób udało nam się poradzić w tym trudnym czasie. I tutaj składam serdeczne wyrazy podziękowania za troskę, za wsparcie naszych uczniów ze strony rodziców. To rodzice musieli przejąć część obowiązków nauczycieli. Uczniów mamy w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami, co chodzi o obsługę również tych komunikatorów społecznych, platform edukacyjnych i rodzice no, wspierali swoje pociechy i tutaj bardzo serdecznie dziękuję, pomagaliście nauczycielom w realizacji tego obowiązku szkolnego. W suwalskich szkołach pracuje 1251 nauczycieli. Do szkół i przedszkoli uczęszcza 11 874 dzieci. Również i nauczyciele to musieli przejść porządną szkołę w tym roku, żeby w krótkim czasie opanować te nowe umiejętności. A mamy różnych nauczycieli, i młodszych, i starszych. I na pewno nie jest to sprawa łatwa. I też dziękuję za zaangażowanie, za takie pozytywne podejście i za odpowiedzialne podejście do realizacji tych zadań. Wiemy to, w tym początkowym okresie było bardzo trudno. Nie wiedzieliśmy, jak prowadzić tą naukę zdalną, ale już jest coraz lepiej. W bardzo krótkim okresie czasu musieliśmy uzupełnić swoje umiejętności, swoją wiedzę i za to serdecznie dziękuję. Przed suwalskimi uczniami 2 miesiące wypoczynku. Życzymy, aby były to wakacje pełne pozytywnych wrażeń i przygód.
abyście spędzili je ciekawie, radośnie i co najważniejsze, bezpiecznie. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania nowych wyzwań, zamierzeń i dalszego rozwoju.